Najpierw pojawił się pomysł. Teraz przyszedł czas na jego realizację. Po wielu spotkaniach i długich rozmowach cieszyński szlak wina to już nie tylko marzenie właściciela Kończyckiego Pałacu, ale nazwa stowarzyszenia, którego zadaniem będzie stworzenie winnego szlaku, a co za tym idzie rozwój enoturystyki na Śląsku Cieszyńskim. Zależało nam, żeby to stowarzyszenie i ten cieszyński szlak przebiegał na w dawnym regionie Śląska Cieszyńskiego, historycznym, prawda, księstwie cieszyńskim, czyli po obu stronach Olzy. Także mamy partnerów polskich, mamy partnerów czeskich. Są to winiarze przede wszystkim, ale są to również osoby związane z agroturystyką, z kulturą, ze sztuką, z historią. Także patrzymy na naszą działalność naszego stowarzyszenia trochę szerzej niż na wino. Ta perspektywa wina jest najważniejsza, ale dla nas krzewienie kultury i dziedzictwa materialnego i niematerialnego Śląska Cieszyńskiego jest również takim słowem klucz w tej całej naszej działalności. Akt założycielski stowarzyszenia podpisali w środę 27 października w Kończyckim Pałacu Prezesi. Między innymi Marcin Lipski, właściciel kompleksu pałacowo-parkowego w Kończycach Wielkich. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, partnerzy zarówno z Polski, jak i Czech oraz zaproszeni goście. Myślę, że ten pomysł związany z enoturystyką ma ogromny potencjał. I bardzo kibicuję panu Marcinowi, żeby się udało, bo to jest wartość dodana nie tylko dla Kończyc Wielkich, gminy Haszlach, ale całego regionu cieszyńskiego. Stowarzyszenie, choć formalnie działa od kilku dni, to już może pochwalić się pierwszym polsko-czeskim projektem. Projektujemy pierwszą winnicę po stronie czeskiej na Śląsku Cieszyńskim, mianowicie przy zameczku w Petrowicach. Zameczek w Petrowicach już jest pewne, że wejdzie na ten nasz cieszyński szlak. Jest to przepiękna perełka architektoniczna, historyczna. Pomysłów na rozwój i uatrakcyjnienie cieszyńskiego szlaku wina nie brakuje. Wpadłem na taki pomysł, żeby każdy z nas ma podobne odmiany winorośli, choć każdy robi inne wino, każdy indywidualnie, żeby stworzyć jeden produkt wspólny oparty o te szczepy, które każdy ma na swojej winicy, połączyć coś w rodzaju agribicavera czerwonego, ale myślę, żeby to było białe wino, bo u nas białe wino pije się dużo bardziej i bardziej, jak to powiedzieć, jest ceniony od czerwonego. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak to jest. Sprzedaje się go dużo więcej niż czerwonego. Cieszyńskie wino to nie wszystko. Winne bocznice i pociąg do wina to kolejne atrakcje, które mogą wzbogacić cieszyński szlak wina. Jest pomysł, żeby ten żelazny szlak rowerowy, który jest taką wspaniałą pętlą 50-kilometrową między Jastrzębiem, Zebrzydowicami, Godowem, Petrowicami i Karwiną, żeby zrobić bocznicę tego szlaku rowerowego, my to nazwiemy winna bocznica, która będzie wzdłuż winnic przebiegała, gdzie w bezpieczny sposób na rowerach będzie można turyści będą mogli podróżować między winnicami zwiedzać poszczególne piękne miejsca, piękne zabytki. To jest jeden z pomysłów. No, inne pomysły są jeszcze w fazie takiej roboczej. Troszkę może zdradzę w tajemnicy. Partner czeski, Stowarzyszenie SOS Karwina, zgłosiło się do nas. Oni organizują przejazdy zabytkowymi pociągami po Republice Czeskiej, tutaj przy granicy. Na początku to był przejazd Ostrawa-Karwina, później Karwina, czyli nawet stary dworzec we Frysztacie, tak powinienem powiedzieć, do Petrowic, czyli w okolice zameczku w Petrowicach. I zwrócili się do nas z taką propozycją, żeby ten pociąg dalej puścić do Cieszyna. Powiem tak, że z władzami samorządowymi mamy dogadane pełne błogosławieństwo do tego pomysłu. Teraz nas czeka rozmowy z PKP, ale myślę, że na dobre pomysły to wszyscy będą otwarci. Także myślę, że to będzie taki nowatorski pomysł. Już ma nazwę ten pomysł i ten projekt. Ma to być pociąg do wina, i który by krążył właśnie między tutaj. Akurat te winnice są położone blisko szlaku kolejowego.
także to by można było też w atrakcyjny sposób po prostu uatrakcyjnić region. Cieszyński Szlak Wina to nie nowość. Będzie to kolejny taki szlak w Polsce, ale za to międzynarodowy, bo polsko-czeski. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.